Korona słuchowiska Olsztyńskiego Teatru Lalek. Agnieszka Anna Włodarska, Drzewo. Mogłeś zjeść całą, wszystkie kawałki, co do jednego. Nie, nie mogłem. Musiałem się podzielić. Dziękuję, kochanie. Nie ma za co. Ewka nie podziękowała. Kto? Jaka Ewka? Konewka spadła z drzewka. Ewka, powiedz jej. No już powiedz. No mamo, Ewka. Nasza Ewka. Nie bardzo rozumiem. Ewka, powiedz jej. Nie, nie mogę. Teraz to musimy wiać. Mówiłam ci, żebyś nic jej nie mówił. No sorry. Przecież ona jeszcze nic nie wie. Wie, właśnie jej powiedziałem. Hej, Ewka! Adasiu, kochanie, tu nie ma żadnej Ewki. Jestem tylko ja i ty i las. Wolałbym, żebyś była ty, ja i tata. A ja? A ty cicho, bo się zorientuję, że jesteś. A poza tym to nie twoje sprawy, nie wtrącaj się. Tak. Chciałabym, żeby już wrócił, ale ma dyżur. Będzie za 3 dni. Nie, nie mówiłaś mi. Adaś. Szybko, Ewka. Spadamy stąd. Tu tylko kłamią. Codziennie tylko będzie jutro. A to 3 dni. Ja nie jestem dzieckiem, żeby mnie tak okłamywać. Adaś, tak nie można. Nie chcę, żebyś tak mówił do mojej mamy. Ty jesteś wymyśloną siostrą, tylko wymyśloną. No co ty nie powiesz, Adaś? Młodszą siostrą. Nie jestem zmyślona, jestem na chwilę za wcześnie. Co? Jestem chwilę wcześniej. Ale czy ty rozumiesz takie rzeczy? O nie. Mama tu idzie. Ewka. No Ewka. Kokardka. Adaś, Adasiu, z kim rozmawiałeś? Czy ja kokardka? Adaś, jest źle. Ona nie może mnie zobaczyć. Adaś, biegnij za mną. Szybko! Adaś. Gdzie? Do góry schodami. Szybko! Adaś! Adaś! Szybko! Poczekaj. Nie tak szybko. Wszystko mi się kręci już i wiruje w głowie. To te schody. One nie mają końca. Tam na górze jest koniec. Chodź! On jest coraz dalej. Ale skrzypi. Jak drzewo na wietrze. Ewka, jesteś? Tutaj, wyżej, widzisz? To nie są schody, to jest drzewo. To dom. Nie będzie łatwo zejść.
od korony do ziemi są jakieś 4 metry. Nie mamy wyjścia. Wspinaj się ostrożnie w górę. Adaś, boję się. Co? Boję się. A ja się nigdy nie boję. No ale wiem, że dziewczyny się boją, bo mama płacze. To smutek. Już się nie boisz? Ja się boję, a mama się smuci. Co to? Głos! Głos! Boję się. To dziadek. Dziadku! Co ty tu robisz? Przecież już razem z Kłosem biegacie po jakichś tam łąkach, czy coś. Dziadek? Nie znam. Boję się, Adasiu. Ewunia jaka śliczna. Widziałem ciebie po drugiej stronie. Adaś, kochany, daj się uściskać. Co wy tu robicie tak wysoko, zuchy? Ale... Mama się pewnie martwi. Musieliśmy zwiewać, bo ja się zaplątałam niechcący za wcześnie. I jak widzisz, dziadku... Dziadek Jerzy! Tata twojego taty! To ty też jesteś córką mojego taty? Ja nic nie wiem. Ja już powinnam być u siebie. A tam była taka mała dziurka i ja zajrzałam i zobaczyłam Adasia i on mnie i no się wyślizgnęłam tutaj. Ale muszę wracać. No nie martw się, kochanie. Ja jestem tym stróżującym dziadkiem. Tym, którego nie ma. Tym, który umarł. O, to dobrze. Widzenie się z dziećmi i umarłymi jest dopuszczalne, ale inaczej nie. Gdyby zobaczyli mnie żyjący dorośli, byłoby nieciekawie. A co by się wydarzyło, gdyby mama cię zobaczyła? No, musiałabym szukać innej rodziny. No to nieciekawie. Dziadku, ty też coś nabroiłeś, skoro siedzisz na tym drzewie? Nie, nie! U mnie to prawidłowo, że ja na nim siedzę. Ono rośnie odwrotnie proporcjonalnie do upływu czasu. To znaczy, że się zmniejsza. Nie, to znaczy, że rośnie. Ty żartujesz? No nie, Adasiu. U mnie czas się tak jakby nawija, jak na wrzeciono. Aha, ciekawe. A co to jest wrzeciono? A, wytłumaczę ci w inny sposób kiedy indziej. Nie mamy czasu. Ewunia musi wracać. Chodźcie za mną. Drzwi w pniu. To winda? Nie, to światło. Światłowód? Tak jakby, Adasiu. Jak to działa? To światło całej naszej rodziny. Wszystkich. To wspólne. Wszystkich ludzi. Super. Chcę wejść. Za chwilę, Adaś. Ewka, daj rękę. Idziemy. Złapcie mnie za brodę. I hops! Dziadku! Lecimy za wolno! Adaś, przypomnij sobie ten dzień, w którym rozpoznałeś, że niebo to niebo, a ziemia to ziemia! Pamiętam! Zwalniamy! Adasiu! Nie pamiętam! Przypomnij sobie, dasz radę! Ja pamiętam ciebie, Adasiu! Zawsze pamiętam! Zawsze wiem, że to ty! Co za prędkość! Ja nie wiem! Znowu zwalniamy! Adasiu! Pamiętam! Pamiętam, jak tata patrzył na mamę i chciałem, żeby spojrzeli na mnie i było mi smutno. I jedziemy szybko w górę! Brawo, Adaś! To nie jest miłe wspomnienie. Byliśmy wtedy z tobą. Wszyscy. I ty też, dziadku? I ja też! A teraz ty, dziadku. Dobra. Kiedy podniosłem do góry twojego tatę, słońce tak mocno świeciło nad jego głową, że mnie oślepiło. I myślałem, że się przewrócę.
Ale nic nikomu nie powiedziałem, tylko zęby zacisnąłem, a bałem się, bałem najstraszniej w życiu, że upadnie. Ale wtedy poczułem, że wszystko dzieje się inaczej niż myślałem, inaczej niż się martwiłem. Poczułem siebie wśród innych. Poczułem się trochę tak, jakby tysiące osób mnie trzymały. I nie przewróciłem się. To już koniec, dziadku. Dotarliśmy. Zdążyłam wyprzedzić czas. Jak to jasno. Ja to nic nie widzę. Witajcie wszyscy! Ja tu nikogo nie widzę. Za jasno. Nic tu nie ma. Tak, zgadza się. Nic tu nie ma. No, czas na pożegnanie, kochany. Zaraz wracamy. W dół? Tak. To będziemy się cofać? Będziemy zawracać w czasie. Czy ja wszystko zapomnę? Zaraz mnie sobie przypomnisz, jak będę płakać w nocy. Adaś, cześć. Ja zaraz wracam. Tylko już nigdzie nie wyglądaj przez dziury. Uważaj na siebie. A teraz znikaj. Dobrze. Pa, Kruszynko. Widzimy się w nieczasie. Do nieczasu. Nic sobie nie przypomnę. Niech to się zatrzyma. Ja nie chcę wracać. Nic nie jest tym, czym się wydaje, Adasiu. Nie rozumiem, dziadku. Wszystko jest niczym. I nic nie jest początkiem ani końcem. Zawsze i nigdy. Aha, czyli chodzi ci o to, że zawsze ją rozpoznam. Zawsze. Właściwie o to mi chodziło. Pamiętaj, zawsze miłość. Zawsze miłość. Dziadku, chciałem jeszcze zapytać. Dziadku? Dziadku? Dziadku! Mamo? Tak, synku. Zostawiłem ci kawałek czekolady. Mogłeś zjeść całą. Wszystkie kawałki. Co do jednego. Nie, nie mogłem. Musiałem się podzielić. Dziękuję, syneczku. Nie ma za co. Coś miałem ci powiedzieć, ale zapomniałem. To nic. Nic. Mamo, a gdzie jest nic? Pytasz o... Nie, nie pytam o śmierć. Pytam o nic, mamo. Wysłuchali państwo słuchowiska Drzewo. Tekst Agnieszka Anna Włodarska. Reżyseria Aga Błaszczak. Udźwiękowienie i muzyka Marcin Rumiński. Udział wzięli Piotr Michalczuk, Agnieszka Roszko, Karolina Sadowska, Roman Wołosik. Słuchowisko powstało w ramach projektu Korona Słuchowiska Olsztyńskiego Teatru Lalek i Pracowni Dramatu w warunkach ograniczeń wynikających z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.